Dzień dobry Państwu, Bartosz Awianowicz. Witam serdecznie w kolejnym specjalnym numerze Nummi Lokfontur. Specjalnym, ponieważ zostałem zaproszony do domu aukcyjnego Nummi Market, żeby powiedzieć parę słów o najbliższej aukcji, aukcji 14. Antyk będzie 14 kwietnia, zatem już bardzo niedługo. I nie mam szczególnych powodów, żeby akurat ten dom aukcyjny przedkładać nad inne, poza tym, że po prostu tutaj regularnie trafia się dobry antyk. Antyk w dobrych stanach i ciekawszy nie tylko to, co jest oczywistym materiałem inwestycyjnym bardziej, a nie kolekcjonerskim, czyli tetradrachmy ateńskie, tak zwane sówki, czy bardzo popularne, choć ładne, efektowne złoto bizantyńskie. A zatem, co warto tutaj zobaczyć, być może też licytować? Po pierwsze, trite. Trite datowana na okres od panowania Aliattesa do Krezusa, wszakże przed jego reformą polegającą na wprowadzeniu monet z czystego złota i monet srebrnych. Jest to oczywiście elektronowa trite, jedna z najstarszych monet, bita jeszcze prawdopodobnie pod koniec wieku VII przed naszą erą, i jest to całkiem przyzwoity egzemplarz. Następnie mamy drachmy Apolonii Pontyńskiej. Jedna została już wycofana. Drugą mogę z czystym sumieniem polecić. Bardzo ładne przedstawienie głowy Gorgony i też przyjemna patyna. Oczywiście mówiłem tutaj o tych klasykach. Na pewno część kolekcjonerów antyku jeszcze swojej docelowej tetradrachmy ateńskiej nie ma. Tutaj mamy aż trzy egzemplarze. Numer piąty. Wszystkie to są popularne typy z drugiej połowy V wieku. Moim faworytem byłby numer szósty z bardzo ładnym rewersem. Awers niestety trochę niecentryczny, ale też bardzo ładne detale. I troszkę słabszy rewers, chociaż też przyjemny egzemplarz, mógłby być jak najbardziej docelowy, to tutaj na aukcji numer 7. A zatem, jeśli ktoś jeszcze tetradrachm nie ma, nie trzeba licytować za granicą, można tutaj. Ale już rzecz zdecydowanie rzadsza i ciekawsza, tetradrachma Antygonosa Gonatasa z przedstawieniem, bardzo ładnym przedstawieniem Ateny Promachos, Ateny prowadzącej do boju. No i oczywiście ta tarcza macedońska z panem, który być może ma rysy samego Gonatasa na awersie. Poza tym egzemplarz z przyjemną patyną, jest to jedna z mocniejszych pozycji, jeśli chodzi o monety greckie, zwłaszcza okres hellenistyczny. Jeśli chodzi o okres hellenistyczny, to też jedne z najpiękniejszych monet, jakie mamy wśród tetradrachm, to monety Kyme, Myriny, Heraklei. Tutaj mamy akurat na tej aukcji znakomitą tetradrachmę z Myriny. Wycena 1000 zł, no, oczywiście bardzo, bardzo atrakcyjna. I proszę spojrzeć na ten wizerunek Apollona, czy tutaj właśnie na znakomity rewers. No i też ładna patyna. Natomiast Demetrios II, tetradrachma, która też może się cieszyć zasłużonym zainteresowaniem, i jest, jak widać, na rewersie suberatem. Chociaż jakość stempla też dość wysoka, masa wyraźnie pokazuje, że mam tu do czynienia z emisją z mennicy oficjalnej. No jednak jest to antyczne fałszerstwo, co czyni właściwie tę tetradrachmę dość ciekawą, bo akurat
Tutaj suberatów mamy znacznie mniej niż w tradycji rzymskiej. Mitrydates VI, czy właśnie naśladownictwo Lizymacha z czasów Mitrydatesa. I tutaj mamy akurat stater z Tomis. I proszę zwrócić uwagę, że jest to egzemplarz wprawdzie nieco wytarty, lekko niedobity, ale tych monet na polskim rynku znowu aż tak dużo nie ma. Przepraszam, powiedziałem. Tak, no to jest Tomis. Widzę, że jest opisany w katalogu jako Callatis. No, oczywiście stylistycznie są dość podobne, chociaż są różnice. Tutaj od razu zwracam uwagę, tutaj wyraźnie widać to pod tronem siedzącej Ateny. No, a zatem tutaj nic akurat powinna zostać skorygowana, ale sama moneta jest niewątpliwie w porządku. Dalej Antioch VII, już dość popularne tetradrachmy. Osobiście preferowałbym nawet ten egzemplarz nad egzemplarz kolejny pod numerem 28, który nie ma patyny. No owszem, ma połysk, może detal nieco lepszy, ale ten numer 27 podoba mi się bardziej. Mocna jest reprezentacja monet Republiki Rzymskiej. Spójrzmy chociażby na ten, owszem, pęknięty, ale poza tym pięknie spatynowany kwinar. Kwinary, zwłaszcza te wczesne, bite krótko po 212-211 roku, są dość rzadkie, często rzadsze od denarów. Już popularniejszy denar Atiliusa Saranusa, ale proszę zwrócić uwagę, jakiż to ładny egzemplarz. Piękny, głęboki relief, też delikatna gabinetowa patyna. A tym też, jeśli ktoś chciałby uzupełnić swoje monety wczesnorepublikańskie, warto. A tu już Celius Caldus, moneta 104 roku przed naszą erą. Też znakomity egzemplarz, piękny połysk, ładny detal, rewers lekko niecentryczny, ale też w tych typach to jest całkiem częste. Też tutaj jeden z moich faworytów, jeśli chodzi o monety okresu republikańskiego, czy Mark Pletorius Cestianus. Tutaj już przechodzimy do mennictwa okresu kryzysu Republiki. To w katalogu Crawforda numer 409/1 i rzeczywiście bardzo, bardzo atrakcyjna patyna przy jednoczesnym połysku. No, świetny egzemplarz. I jeśli chodzi o schyłek Republiki, nie zabrakło Cezara. Zarówno jego emisja imperatorska, Crawford 458/1 z głową Wenus jako protoplastki rodu julijskiego na awersie, na rewersie, natomiast Eneasz wynoszący Anchisesa i Palladium. Przyjemny egzemplarz, też wart zainteresowania, ale na pewno większe emocje wzbudzi Cezar portretowy w katalogu Crawforda 480/1. To jest emisja z Wenus, na rewersie Wenus trzymającą Wiktorię. Mamy tutaj Publius
Sepulius, tak, jeden z Quatuor Vili Monetales w czasach Cezara. No i ten portret lekko niedobity, ale jednak z doskonale widocznym wieńcem. Bardzo dobrze widoczna też legenda Cezara, zatem to niewątpliwie bardzo mocna pozycja, jeśli chodzi o mennictwo rzymskie na tej aukcji. Z monet Augusta moją uwagę przyciągnął ten denar z przedstawieniem kolumny Augusta z dziobami okrętów. No niestety rewers niecentryczny, ale bardzo ładna, delikatna patyna połączona z połyskiem i znakomity portret pierwszego princepsa. To numer 70 na aukcji, a w katalogu Roman Imperial Coinage numer 271. Dalej, jeśli chodzi o Augusta, znowu rzecz, którą rzadko spotykamy w ofercie polskich domów aukcyjnych, a mianowicie cystofor, ale ładny cystofor, ładnie spatynowany, z dobrym detalem, w Roman Imperial Coinage numer 494 i mamy tutaj przedstawienie wiązki głosów. No, też znakomity przykład wczesnych cystoforów Augusta, które już odchodzą od ikonografii związanej z Christa Mystica, ale oczywiście trzymają wagę. I mamy tutaj aż trzy monety galby, na które warto zwrócić uwagę, mianowicie z mennicy hiszpańskiej, zapewne Tarraco. Mamy tego oto galbę numer 45 w Roman Imperial Coinage. Mamy także galbę już z mennicy rzymskiej numer 167. Tutaj widzimy i starą patynę, i wytarcie, też takie wytarcie chyba częściowo antyczne, ale także już być może od nowożytnego, zbyt częstego obracania w dłoniach tego egzemplarza. I mamy także bardzo sympatyczny Dupondius ze zdjętą patyną, repatynowany w warunkach gabinetowych, z Libertas Publica, czyli powszechną wolnością przywróconą przez galbę po czasach Nerona. To też dość mocna pozycja tej aukcji. A z czasów nieco późniejszych, to też rzecz nieczęsta na naszych aukcjach. No niestety w slabie, znowu bo tutaj wyrazu ubolewania, ale niektórzy to lubią, nie wiem dlaczego. Jak już nieraz mówiłem, firmy wkładające w slaby nie zatrudniają specjalistów od antyku, nie ma to najmniejszego znaczenia dla autentyczności, to jest jedynie ocena stanu zachowania. No niemniej ten aureus Trajana absolutnie moich wątpliwości nie budzi. Całkiem przyzwoita złota moneta, a jeśli jesteśmy przy złocie, to warto jeszcze spojrzeć na bardzo ładnie zachowany stater Aleksandra Wielkiego w katalogu Price'a 3969. To jest też niewątpliwie jedna z najmocniejszych pozycji tej aukcji i jedna z bardziej emblematycznych monet świata antycznego. Ale mamy też dobrą całkiem ofertę monet Gordiana z takich rzeczy już tańszych, chociażby mennicze denary, tak jak tutaj z Wenus,
boginią kluczową dla Juliusza Cezara, ale także pojawiającą się później w mennictwie, chociaż rzadko właśnie w mennictwie cesarzy, częściej cesarzowych. Czy na przykład tutaj kolejny Gordian z Securitas, też bardzo ładny egzemplarz. I jeszcze też moneta, może nie ekstremalnie rzadka, dość popularna, ale w zjawiskowym stanie zachowania, tetradrachma syryjska Gordiana III. Bardzo przyjemny egzemplarz. Tutaj była atrybuowana według Roman Provincial Coinage, już tomu 7.2, numer 3488. Nie mam przed sobą katalogu Prierów, więc tego numeru tutaj nie podam, ale raczej tutaj nie ze względu na rzadkość, ale jakość tej monecie warto się przyjrzeć. I na koniec najmocniejszy akcent według mnie wśród monet bizantyńskich to Justynian II, znakomity solid z przedstawieniem samego Justyniana II, bardzo ładnym, no i świetne przedstawienie Chrystusa na awersie tego typu. No, zatem Numi Market, muszę to przyznać, znów dowodzi, że w Polsce dom aukcyjny także może mieć atrakcyjną ofertę antyku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w regularnych już odcinkach cyklu Nummi Loquuntur.